Hello guys, lecę dziś do Warszawy pociągiem do dermatologa i na event. Konsultujemy sobie dzisiaj moją facjatę troszeczkę. Konsultujemy, myślimy jak o nią zadbać, tak żeby jak najdłużej wyglądała ładnie i młodo. Świeżo. Świeżo, tak, dokładnie tak. I dlatego moją propozycją tutaj jest laser tulowy Lutronic, który rzeczywiście jest świetnym rozwiązaniem dla młodych skór. Działamy już trochę profilaktycznie i dbamy o to, żeby na lata ta skóra wyglądała ładnie i młodo. Czyli teraz znieczulamy się i tak. 15 minut i na laser, tak? Tak, będziemy 15 minut znieczulać i przejdziemy sobie do zabiegu laserowego. Czyli obstawiam, że to boli, skoro jest znieczulenie. Jest lekki dyskomfort, a dzięki maści tak naprawdę będzie bardziej znośny. Okej. Nie ma się czego bać? Nie. To teraz odpoczywamy. Dobra, 15 minut. Okej. Oh my god. Tu są naczynka, a tu przebarwienia, tak? Tak. No widać nawet to moje pod okiem. Tak, tutaj widać wszystko. O, masakra. Znieczulenie to jest mega dziwne uczucie. Jest trochę takie odrętwienie, ale trochę takie... Trochę tak mi piecze twarz. Weird. Plus, pierwsza wersja to może być żel na niedoskonałości. Może ewentualnie jakiś lżejszy krem, by mi też pani poleciła, taki normalny, nawilżający. Bo ten jakby on mi się w porządku sprawdza, ale czasami mam wrażenie, że też jest trochę... Ta ciężka. Tak, troszeczkę jakby za tłusty, nie? Może ten 03, to wtedy zróbmy tak, Basic Lab z retinolem. Przygotujemy tutaj też dla naszej pacjentki indywidualny paszport pacjenta, gdzie rozpiszemy zarówno pielęgnację, którą sobie już bardzo dokładnie chwilę temu omówiłyśmy, co tutaj wybrać, żeby polepszyć tamtej skóry i zaplanujemy zabiegi. Ja myślę, że tutaj najfajniej, bo to jest jednak młoda jeszcze skóra, ale chcemy jej dodać już blasku i zadbać o jej przyszłość, więc myślę, że najfajniejsza to będzie seria zabiegów właśnie laserem tulowym Lutronic, które sobie rozpiszemy co mniej więcej 2 miesiące, 3 zabiegi, czyli żeby taki zdać fajny booster, ale nie za często i myślę, że na ten moment wystarczy. Prawda? Wyszło, które sobie oglądałyśmy. Mam nadzieję, że ładnie się sobie z nim poradzi nasz laser. Wierzę w to, że sobie z nim poradzi. Jeśli jakieś resztki zostaną, to ja wtedy jeszcze rozpiszę taką już tylko punktową pielęgnację, jeszcze dodatkowo rozjaśniającą. Natomiast powinien on bardzo ładnie się z tym uporać. Widać, że tu jest troszeczkę takich też tendencji naczyniowych w tej skórze. Widać też tutaj trochę już tego fotouszkodzenia, rozłożenia barwnika. Także bardzo fajny będzie tutaj ten laser Lutronic, żeby się tego po prostu wszystkiego pozbyć. Przy tych niskich energiach zabieg jest dość komfortowy, prawda? Nie zapominamy o okolicy ust. Przez pierwsze 4-5 dni po zabiegu tylko krem nawilżający. Dobrze? No i oczywiście SPF. Na pewno w dniu zabiegu będzie wyraźnie zaczerwieniona, to będzie widać. Natomiast rzeczywiście następnego dnia będzie już wyglądać zupełnie inaczej. Będą takie drobne kropeczki, taka szorstkość. Czyli to będzie wymagało jakby jakiegoś... Nawilżania, tylko i wyłącznie. Nie odrywamy tych drobnych takich... grudeczek to się musi zagoić. One się muszą same wyłuszczyć. Ogólnie było bezboleśnie praktycznie. To było taki prąd delikatny, wyczuwalny na twarzy. Czekam już na taksę. Mam całe zdrętwiałe usta. Jadę teraz po klucze do chaty mojej przyjaciółki i tam będę już sobie resztę dnia dogrywać, bo podobno będę bardzo czerwona po tym zabiegu, więc raczej już nie będę nigdzie wychodzić, a tym bardziej się malować, no nie? A jutro mam event, ale na szczęście dopiero wieczorem. Jestem już jakieś 2 godziny po zabiegu, po laserze. Ogólnie to tutaj się nie przejmujcie, mam po prostu niedomyte oczy, ale dalej jestem znieczulona. Jestem rzeczywiście trochę czerwona, ale nie ma jakiejś tragedii, mi się wydaje. Ta skóra wygląda tak trochę jak bym była po jakimś porządnym kuligu zimą. I tak samo się czuję. Ja pierdzielę, ale to jest dziwne mieć tutaj okolicę oka znieczuloną. Jakby najbardziej to czuję na ustach, ale jak się dotykam, chociaż staram się tego nie robić, to czuję też, że mam jeszcze całą twarz fest znieczuloną. Zobaczcie w ogóle jaki mam widok.
na Arkadię. I tam też mam event jutro, więc złożyło się idealnie. Jest po 16, wyglądam aktualnie tak, nie jestem jakoś mocno zaczerwieniona, chociaż widać tutaj te kropeczki, tak jakby od głowicy tego lasera. Naprawdę trzeba by było się tak dosyć z bliska przyjrzeć, żeby to zauważyć, także nie wyglądam jakoś bardzo źle. Natomiast trochę źle się czuję, w sensie jestem po prostu taka rozbita. Poszłam sobie na drzemkę na jakieś pół godziny. Nie wiem sama, czy to od tego laseru, czy po prostu ze zmęczenia. Zobaczcie, kupiłam sobie ostatnio w Zarze zapach Red Temptation i to jest, słuchajcie, zamiennik Baccarat Rouge 540. Ja sobie ostatnio Baccarat kupiłam tylko w wersji ekstraktu, więc to jest, uważam, bardzo fajne dopełnienie tej kolekcji. W ogóle jest przepiękny ten zapach. Jest bardzo taki, powiedziałabym, specyficzny i to jest, słuchajcie, EDP, czyli wersja normalnie woda perfumowana, nie toaletowa. I to kosztowało 79 zł. Zarąbista sprawa, słuchajcie, polujcie na to. Jak macie okazję też gdzieś stacjonarnie, to powąchajcie sobie. To jest naprawdę prześliczne. Uwielbiam. I w ogóle fun fact, jeśli chodzi o te perfumy. Niektórzy odczuwają je jak zapach szpitala, albo dentysty, albo apteki. A niektórzy odczuwają je jak ja, czyli słodko, jak jakiś palony cukier, trochę właśnie tak orzechowo. Akurat te z Zary wydają mi się bardziej takie właśnie orzechowo, drzewno, metaliczne. Chociaż czytałam też opinię, że niektórzy je czują bardzo słodko. Po prostu słodko. Nie, dobra, słuchajcie, koniec tego perdolenia. Zakochana buty i idę z Arkadii, bo ja ją tu zniosę. Nie wiem, co mam zrobić ze sobą. No huda. Yes. I'm scared. A jaki to jest sos? Na pewno jest i chyba z jakimś optem. I ja mam to całe wlać? Nie, to nie. Ja się boję. No wiem, że tata mi kazał, żeby tego nie gryźć. Bo to się nie gryje, tego się nie gryje, to się gryje. Jak jeść ostrygę? Lekko przyjrzyjcie, bo już nie zawarto. To najbardziej ten sos kuczy. Jak dla mnie to taki glut o mega mocnym smaku octowym. Zimno. Jak Edzia Górniak. Może sobie to mniejsze światełko zapalimy? Ja wiem, że takie mniejsze. Z gizu. Dobra, niech już jest. Nie, jest gizu. Mam to lepsze. Ale dlaczego? Dobra, siadaj. Miałam mieć dzisiaj taki cały luźny dzień na montowanie i dopiero wieczorem lecę na event, ale na spontanie wypadła mi wizyta u fryzjera. Będziemy coś robić, jakiś toner, bo ostatnio byłam właśnie u fryzjera i troszeczkę przyciemniłyśmy te włosy, ale wyszło trochę aż za ciemno. Co prawda już to się trochę wypłukuje i no dalej pewnie będzie się wypłukiwało, ale już widzę, że ten kolor wypłukuje się na taki miedziano, trochę nawet zielony bym powiedziała, więc chciałabym trochę te włosy ochłodzić i zobaczymy, co tam jeszcze Gabi wymyśli, może przy okazji też mi trochę ustylizuje ładnie jakąś fryzurę, będę miała już, wiecie, gotowy zaczes na event. A jeśli chodzi o twarz, to oczywiście na razie nie mogę się malować, dlatego jestem bez makijażu. Mam tylko tonę SPF-a na sobie i kremu nawilżającego jeszcze pod spodem. No i powiem wam, że bardzo ładnie ta skóra wygląda. Fajnie, że
Nie jestem już czerwona. Pani doktor mnie trochę nastraszyła, myślałam, że będę wyglądać na wieczór jak potwór, a tak naprawdę to zaczerwienienie było chyba najbardziej intensywne w pierwszych 2 godzinach po zabiegu. A w tej chwili czuć taką szorstkość na tej skórze. Dosłownie są wyczuwalne pod palcami takie delikatne, malutkie kropeczki. Takie mikroranki, to musi się samo zagoić. I wydaje mi się, że będzie petarda. Jestem bardzo ciekawa efektu, szczególnie po kilku kolejnych razach, bo zabieg powinno się robić w seriach. Wczoraj wieczorem, jak w ogóle łaziłam po tej Arkadii, to spotkałam dziewczyny. Jakoś tak śmiesznie zaplanowali te eventy w Douglasie, że to chyba w ogóle trwa przez cały tydzień. Taka jakaś wydłużona promocja odnośnie tego, że oni otworzyli ten nowy sklep. I każda z nas w ogóle dostała zaproszenie na jakiś inny dzień, na inną godzinę, także wczoraj akurat była Waneska ze swoją mamą i z Selą. I jak mnie zobaczyły, ja mówię, weźcie, bo ja wyglądam strasznie, na pewno ja tak tylko na chwilę podeszłam się przywitać, nie chcę, żeby mnie ktoś zobaczył. To one w ogóle w szoku, że ja cokolwiek robiłam, że w ogóle po mnie nic nie widać, że bardzo ładnie ta skóra wygląda. Może tak tylko mówiły, że mi miło było. Mi też się wydawało na wieczór, że praktycznie nic po mnie nie widać. Ja tylko bardziej miałam wrażenie, że odczuwam jeszcze skutki tego znieczulenia, bo bardzo długo mnie trzymało, niż samego laseru. Więc tak, zamawiam taksówkę i spadam do Gabi. Zobaczymy, co tam wyczaruje mi na włosach dzisiaj. Widzę, że one są takie ciepłe, nie? No, znaczy, wiesz co, one są trochę takie ciepło, nie chcę mówić takie, że zielone. Hardkorowo to wygląda. Blondyno. Jesteśmy w nowo otwartym Douglasie w Arkadii. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Piękne stanowisko Jo Malone. I ogólnie tam jest jeszcze chyba kilka stoisk z różnymi perfumami niszowymi Tom Ford. Bardzo rozbudowana oferta. Te pomarańcze poczujemy suszoną śliwkę. Zbliżamy się do strefy, która mnie interesuje najbardziej, czyli z zapachami niszowymi. Widzę, że tam jest Kilian. Tego nie znam, ale wygląda mega ciekawie, mega interesująco. Tutaj mamy Toma Forda. Co wąchasz? Metalik. Co on ma takiego? O Jezu, piękny jest. Nam się strasznie spodobał ten zapach. Metalik. Jest taki, że ciężko go w ogóle opisać. Które nam się podobały? Ten biczło, kto by się podobał? Aha, ten jest taki świeższy, kwaśniejszy, cytrusowy, ale bardzo ładny. Zamówiłam sobie szamę. Coś indyjskiego. Butter chicken i coś tam jeszcze. Stunning. To jest chlebek. O, wow. No. Porządna porcja. Ten ryż kosztował 10 zł. Okay. Idealnie. Spróbujmy. Mega dobre. Tak się składa, że jest 12:30 i jest to moje śniadanie. No i w ogóle zostałam blondynką. Słuchajcie, myślałam, że idę na sam toner po prostu, a rozjaśniłyśmy włosy again. W związku z tym ja się bardzo boję o ich kondycję, co tutaj dalej będzie, bo rozjaśniałam ostatnio 2 razy w ciągu... Nie wiem, kiedy by to było. No w każdym razie, bliskie odstępy czasu. Nagrałam właśnie śmiesznego, in my opinion, oczywiście TikToka odnośnie włosów.
fucking crazy. Zbliża się godzina 14. O 15 Szymon wraca tam ze swojego kursu i będziemy się zbierać na chatę, w sensie do Pisza, a potem ja jeszcze z Pisza jadę do Olsztyna z Maćkiem, więc czeka mnie długa droga. Teoretycznie mogłabym pojechać po prostu pociągiem z Warszawy prosto do Olsztyna, ale jest taka okropna pogoda, że wolę się z Szymon przejechać samochodem. Właściwie sama pogoda do tego, a to, że nie chce mi się na przykład stać w deszczu na dworze i czekać na pociąg i nie, po prostu mi się nie chce, nie mam gdzieś nastroju na podróżowanie pociągiem, więc jeśli mam opcję jazdy samochodem w dobrym towarzystwie, to wybieram samochód.